Hej kochani, z tej strony Natalia i witam Was na moim kanale, chyba w najbardziej wyczekiwanym filmiku w historii mojej działalności w internecie. A mianowicie w filmiku dotyczącym operacji nosa. Miałam już ponad rok od tej operacji, byłam też na takiej konsultacji właśnie po roku od operacji, żeby sprawdzić, czy wszystko tam jest ok, więc już mogę Wam wszystko powiedzieć. Także no, myślę, że warto zacząć od początku, ponieważ jest to bardzo złożony temat. Powiem Wam, dlaczego ten filmik nagrywam dopiero po roku. Temat operacji jest bardzo poważny, zresztą w ogóle sama operacja jest zawsze i powinna być ostatecznością i powinna być bardzo przemyślaną decyzją. I od razu chcę tu zaznaczyć, że to nie jest filmik, który ma kogoś namawiać do operacji, czy nie wiem, promować operację, chociaż ja uważam, że operacje plastyczne nie są niczym złym. Jeśli jest to przemyślana decyzja, świadoma, operacje często poprawiają komfort życia i właśnie nie chodzi tylko o takie aspekty jakieś, o, że ktoś chce sobie coś mieć ładniejszego, tylko naprawdę często ludzie mają takie problemy ze swoim ciałem, że operacja plastyczna może być zbawienna. Także tak jeśli chodzi o wstęp, ten filmik to tylko moje odczucia, moje doświadczenia z operacją, moja po prostu historia z operacją. Wiem, że Was temat bardzo ciekawi, więc nie przedłużając, przechodzimy do tematu. Zaczynając od tego w ogóle, dlaczego operację zrobiłam. No jeśli obserwujecie mnie od dłuższego czasu, no to wiecie, jak wcześniej wyglądał mój nos. Zresztą na moim Instagramie jest pełno zdjęć przed operacją nosa, zresztą na YouTube tak samo są filmiki przed operacją. Miałam nos garbaty, krzywy, mam bardzo krzywą przegrodę i tak naprawdę u mnie oprócz tego aspektu wizualnego, który mi się nie podobał, był też aspekt właśnie zdrowotny, ponieważ ja przez ostatnie lata, i powiem Wam, że to ja też mam wrażenie, że ten nos po prostu się z roku na rok jakiś gorszy robił i wręcz mam wrażenie, że on rósł z roku na rok. Nawet jak sobie zresztą zjedziecie na moje zdjęcia na sam dół na Instagrama, tam chyba są zdjęcia pierwsze z 2016 roku, to słuchajcie, ja mam wrażenie, że ten nos jeszcze urósł przez te tam 3-4 lata. No i właśnie przez ostatnie lata, przed operacją, borykałam się z masakrycznymi problemami właśnie z zatokami. Miałam cały rok katar i to naprawdę taki, że... No ja miałam po prostu codziennie rano, jak się budziłam, to u mnie przez dobre 40 minut to było smarkanie nosa. Tak samo miałam problemy przez to ze spaniem, z w ogóle z zasypianiem, ponieważ cały czas mi się zatykała to jedna, to druga dziurka. Dodatkowo przez to, że choruję na migreny, to te bóle migrenowe przy tych zatokach były jeszcze gorsze, bo te zatoki zawsze mi się zatykały podczas tych bóli migrenowych i dość, że mnie bolała głowa, to jeszcze mnie bolały zatoki i tak naprawdę bardziej powiem szczerze, że ten aspekt właśnie zdrowotny, że to mnie tak męczyło, to mnie bardziej puchnęło do operacji. Bo powiem Wam, że no, nos, odkąd pamiętam, no to miałam tego garba. Tak jak mówię, że on przez te ostatnie lata miałam wrażenie, że on się jeszcze trochę pogorszył. No ale już tak nie wiem, no wydaje mi się, że od podstawówki już pamiętam, że już ten nos był taki garbaty i mi się nie podobał. No niestety też właśnie szczególnie w takim okresie właśnie podstawówka, gimnazjum, już tak liceum w sumie już tak chyba nie, mało takich komentarzy pamiętam, ale właśnie najbardziej podstawówka, gimnazjum, no to nasłuchałam się takich tekstów na temat tego nosa. Oczywiście, że wygląda jakby był po złamaniu, że nos jak czarownica, nos jak bokser, klamka od zachrystii. No, dużo różnych epitetów od życzliwych ludzi, albo takie, wiecie, komentarze w stylu a nos masz taki krzywy, bo miałeś złamany? Takie, no, w ogóle, wiecie, bardzo takie na miejscu komentarze. Wiadomo, jeśli mamy na punkcie czegoś kompleks i jeszcze ktoś, wiecie, zwraca uwagę na tą rzecz, bo czasami tak ktoś mówi, a dobra, przecież ty nikt nie zwraca uwagi na ten twój nos, czy na coś tam. No niestety później ludzie utwierdzają w przekonaniu, że jednak zwracają na to uwagę. Później mnie zaczęli ludzie utwierdzać w przekonaniu, że zwracają na to uwagę, oczywiście w internecie. Też nieraz miałam takie komentarze, że powiem Wam, że naprawdę, no, mega mi się przykro czasami robiło. Pamiętam, jak raz chyba Anastazja Beverly Hills udostępniała jakiś mój filmik, to jakaś dziewczyna napisała, że niech ktoś lepiej dziewczynie zafunduje operację nosa, bo co to ona w ogóle ma na twarzy. Jak wiecie, ja zdawałam sobie sprawę z tego, jaki mam nos, zresztą, no, mam lustro w domu. Widziałam, jak mi nos wygląda, też mi się nie podobał, ale słuchajcie, no ja sobie nie wyobrażam po prostu, jak można komuś, obcej osobie, ale nieważne, czy obcej, czy swojej przyjaciółce, komukolwiek dawać takie teksty na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nigdy nie był to dla mnie właśnie taki łatwy temat, ja zawsze miałam takie coś właśnie z tym nosem poprzednim, że nawet jak stałam obok kogoś, to nigdy nie chciałam stawać profilem, bo wiecie, miałam wrażenie, że się wszyscy patrzą na ten nos, że tylko ten nos widać, że po prostu jakbym cała się po prostu z tego nosa tylko składała. Mimo tego, że właśnie się sobie podobałam, bo jakby wszystko inne mi się podobało, to zawsze po prostu ten nos był taki, traktowałam go wręcz tak, jakby to była jakaś w ogóle... Nie wiem, no jakby to w ogóle nie była moja część ciała. Dosłownie, po prostu jak nawet jak miałam takie wyobrażenie siebie, to mam wrażenie, że bardziej sobie wyobrażałam siebie i siebie tak widziałam, tak jak teraz wyglądam, niż
to jak było wcześniej. Bo jak patrzę po prostu teraz na te zdjęcia stare, to dosłownie mam wrażenie, że widzę tylko ten stary nos. Dosłownie. Tak jakoś go wypierałam z tej świadomości. Więc tak jak mówię, był to i mój bardzo duży kompleks i tak samo właśnie jeśli chodzi o względy zdrowotne. Było z tym nosem bardzo nie tak. Oczywiście, jeśli chciałabym naprostować tylko przegrodę, to mogłabym zrobić tylko przegrodę. Przegrodę nawet można naprostować na NFZ. Też stwierdziłam, że skoro już się na to decyduję, ani mi się ten nos nie podoba wizualnie, ani nie służy mi po prostu zdrowotnie, to już po prostu chcę zrobić pełną plastykę nosa, w zasadzie całkowitą korektę nosa, bo to się CKM tak w skrócie nazywa. No i zaczęłam szukać lekarza. I gdzie zaczęłam szukać lekarza? Najpierw dodałam się do takich grup na Facebooku. Ja Wam mogę te grupy podlinkować na dole w opisie, bo właśnie na takich dwóch grupach szukałam lekarzy. No i zaczęłam właśnie tam szukać lekarza, czytać opinie. Tam dużo pani wstawia zdjęcia przed i po. Można sobie właśnie poczytać nawet, jak lekarze się zachowują na konsultacjach, jakie mają podejście do pacjenta. Bo na przykład dla mnie też było bardzo ważne, żeby oprócz tego, żeby oczywiście specjalista był dobry, to żebym zawsze mogła do niego napisać, żebym zawsze mogła się z nim skontaktować. Nie każdy lekarz taki jest, że odpisuje na Wasze wiadomości i telefony, wiecie, o każdej porze dnia i nocy, znaczy no może takiego to nie ma, ale wiecie, taki, z którym jest stały kontakt. Oczywiście lekarzy jest bardzo dużo. Ja na początku szukałam jakiegoś lekarza z Warszawy, ale powiem Wam, że na ten moment, czyli rok temu, ceny w Warszawie w ogóle były bardzo, bardzo wysokie w porównaniu do innych miast, a lekarze mieli opinie słabe. Więc tak, stwierdziłam, że no, to chyba troszkę taki jest, wiecie, efekt Warszawy, że już tutaj po prostu chyba najdroższe ceny muszą być. W Warszawie nie znalazłam żadnego lekarza, który by mnie tak do siebie przekonał, ale cały czas szukałam. No i tak naprawdę na dwóch lekarzach stanęło. I pierwszy lekarz to był Mariusz Wysocki, na którym się zastanawiałam, a drugi lekarz to był doktor Skupin. No i właśnie jeśli chodzi o doktora Wysockiego, no to tutaj właśnie bardzo dużo było negatywnych opinii dotyczących kontaktu z doktorem, że ciężko się z nim skontaktować, ciężko w ogóle doprosić się często o termin, o jakieś tam ustalenia i tak dalej, więc to mnie bardzo, bardzo zraziło, bo jednak chciałam mieć doktora, z którym kontakt będzie bardzo dobry. Też powiem Wam, że no chciałam doktora jednak takiego bardziej doświadczonego, nie takiego świeżo po prostu po studiach. Znaczy wiadomo, to nic nie znaczy, bo może być, wiecie, super specjalista, bardzo młody, a może być totalny patałach, który, wiecie, już ma bardzo duże doświadczenie. No ale tak jakby tak się starałam celować po prostu tak, wiecie, pomiędzy. No i jak już się pewnie domyślacie, padło właśnie na doktora Skupina z Poznania. On jest znany bardziej z takich naturalnych nosów, że nie robi aż takich małych nosów, tylko takie właśnie bardziej, że są dopasowane do twarzy, nie są takie miniaturowe. Więc no stwierdziłam, że właśnie do tego doktora chcę pojechać. No też przemawiało za nim to, że jest to lekarz, który chyba w większości robi operacje nosa, w sensie z tych wszystkich operacji, które robi, bo on już chyba nawet tam biustami i żadnymi takimi innymi rzeczami się nie zajmuje. Tylko właśnie to są głównie nosy, no jakieś tam wiecie, takie mniejsze, chirurgiczne sprawy. Pamiętam właśnie, że jak zadzwoniłam do tego doktora Skupina, to dostałam najpierw termin na konsultację na listopad 2021. Tak naprawdę miała konsultację niecałe, no jakoś tak pół roku temu. Więc no jak wiecie, operację miałam w zeszłym roku w marcu. No i właśnie dzięki tym grupkom na Facebooku udało mi się przejąć termin od innej dziewczyny, ponieważ napisałam tam post, że chciałam, czy może ktoś właśnie nie ma do oddania terminu na konsultację do doktora. No i wtedy zwolnił się termin jeszcze w 2020 roku, na wrzesień, i wtedy miałam właśnie konsultację. I wtedy właśnie został mi wyznaczony termin na operację w marcu, tak. Bo ja na początku chciałam tak styczeń, luty, no ale najwcześniej dało się na ten marzec 24. No i mi właśnie wtedy doktor wpisał na operację na 8 rano. I jeśli chodzi o samą konsultację, jak to wyglądało, no to tak, oczywiście jak ja tam sobie przygotowałam zdjęcia jakieś tam, które mi się nosu, które mi się podobają, ale doktor powiedział, że on nawet tego nie chce, nie chce jakby widzieć zdjęć jakichś, wiecie, nie wiem, celebryta, tylko żebym znalazła nosy pacjentek, które on operował, które, wiecie, tam wstawiały swoje opinie. I jeśli pacjentka miała nos wyjściowo podobny do mnie i ten nos mi się podoba, to żebym mu właśnie to pokazała, bo to będzie takie jedyne jakieś odniesienie do tego efektu po. Ponieważ no, on nie może mi zrobić nosa jak jakaś celebrytka, ponieważ no, musiałabym mieć identyczną twarz jak ta celebrytka, tylko inny nos, żeby to zmienić. No niestety, nos jest, składa się z i kości, i chrząstek, i wszystko jest tak złożone, i jeszcze skóra jest w ogóle bardzo ważna na nosie. I naprawdę, no, jeśli chodzi o operację nosa, jest to bardzo skomplikowana operacja, w ogóle jest to taka operacja, powiedziałabym, cięższa psychicznie niż fizycznie, i jest to operacja na pewno dla bardzo cierpliwych osób, bo nos się goi
do roku, a może się nawet goić dłużej. W przypadku nosów takich bardziej gruboskórnych, czyli takich, które niekoniecznie na przykład mają garba, tylko bardziej nosy, które są takie, wiecie, bulwiaste, takie, no po prostu ta skóra jest grubsza, więcej jest tej chrząstki tu na czubku, na przykład są takie bardziej szersze. I właśnie, no porozmawialiśmy sobie tam z doktorem, no doktor oczywiście mnie zakwalifikował do operacji i doktor w ogóle też się mnie zapytał, czy miałam jakiś uraz w tym nosie, bo tak właśnie wygląda, jakby był po urazie. No ale ja tak się zastanawiałam, mówię, kurde, no przecież nigdy nie mam złamanego nosa, no raczej bym to pamiętała, że miałam złamany nos. No ale tak rozmawiałam z doktorem i mówię tak, kurde, ale ja mam tutaj bliznę między oczami. I tak mówię do doktora, że jak miałam chyba 2 lata albo 3, no w każdym razie byłam bardzo, bardzo malutkim dzieckiem wtedy, to właśnie miałam taki wypadek, skakałam na wersalce u mojej babci i ta wersalka miała takie drewniane boki. No i właśnie tańczyłam sobie tam, mój wujek pilnował i mnie tak pilnował, że po prostu zeskoczyłam z tej wersalki, przyrżnęłam głową w bok ten właśnie drewniany. No i miałam tutaj rozciętą po prostu skórę na wylot. W ogóle wezwali wtedy pogotowie, miałam założone szwy. I właśnie doktor powiedział, że bardzo prawdopodobne, no wiadomo, nie da się tego stwierdzić tak na 1000%, ale bardzo prawdopodobne, że właśnie wtedy, podczas tego wypadku, mogła mi pęknąć kość w tym miejscu. Wiadomo, że to w ogóle nawet powiedział, że tego mogło w ogóle nawet być nie widać przy takich pierwszych oględzinach, bo ta kość mogła pęknąć, a później lekko się rozszczelnić, a to rozszczelnienie mogło dojść nawet 2 tygodnie później. Więc jakby ten wypadek bardzo możliwe, że miał wpływ już na rozwój cały później dalszy i mojego nosa, a tak naprawdę całego układu na twarzy. Już się oczywiście nie da stwierdzić na 100%, no może trzeba było jakieś badania robić, no ale już oczywiście tego nie będę tutaj dochodzić, bo to i tak już nic nie zmieni. Ja w ogóle przed operacją nosa miałam wypełniany nos kwasem i do operacji, w ogóle już przed konsultacją ten kwas rozpuściłam. Jeśli będziecie chciały coś na ten temat posłuchać, to możemy sobie zrobić takie osobne Q&A. Zresztą ja w ogóle przy publikacji tego filmiku wstawię takie okienko na Instagramie, żebyście mi jeszcze zadawały pytania dotyczące tutaj innych jakichś tematów, których nie poruszyłam w tym filmiku, dotyczących operacji, ale też medycyny estetycznej i mogę Wam też tam opowiedzieć o moich właśnie odczuciach co do wypełniania nosa kwasem. Jeśli chodzi już o samą operację, to wiadomo, wyczekiwałam tego. Powiem Wam, że jakoś nie stresowałam się specjalnie. Już tak miałam, tak wiecie, już jak już byłam na tej konsultacji, już zapisałam się na tą operację, tak sobie cały czas myślałam, że kurde, już na pewno gorzej być nie może niż jest. Także wiem, że takie bardzo pozytywne miałam nastawienie. Ale tak wiecie, sobie myślałam, no wybrałam jednego z lepszych specjalistów w Polsce, bo tych lekarzy w Polsce nie ma dużo dobrych odnosów, bo no w ogóle to jest ciężka operacja, więc no musi lekarz mieć jakiś do tego dryk. Więc tak stwierdziłam, że już dobra, już wybrałam tego lekarza, więc już po prostu wszystko w jego rękach, ja już wszystko zrobiłam, co mogłam, zrobiłam research, szukałam tego lekarza z pół roku, zanim się w ogóle na konsultację samą zapisałam, więc stwierdziłam, że co ma być, to będzie, po prostu zobaczymy, co to wyjdzie. I w ogóle co do samej ceny operacji, bo to też na pewno Was będzie interesowało. Ja za operację zapłaciłam 11,5 tysiąca złotych w zeszłym roku, ale miałam jeszcze cenę, która obowiązywała w 2020 roku. Później w zeszłym, w 2021 była cena chyba 13,5 tysiąca. A teraz chyba jest u tego samego doktora 16,5 tysiąca. No niestety, wszystko drożeje, operacje plastyczne też drożeją. Więc już odkąd ja robiłam operację, już cena podniosła się o 5 tysięcy. Już przyszło do samej operacji, to powiem Wam, że no oczywiście to, co musicie mieć na operację, to wszystko dostaniecie od swojego lekarza. Taką kartkę z wytycznymi. Ja pamiętam, że miałam piżamę, szczoteczkę do zębów, to piżamę to nawet się w nią nie przebrałam, bo dostałam tam piżamę po prostu w klinice. No i przed samą operacją oczywiście jeszcze doktor do Was przychodzi. Rozmawiacie znowu o tym, co robicie z nosem. No i tak jak doktor mi zaplanował, no to powiedział, że u mnie oczywiście oprócz spiłowania garba, naprostowania przegrody, będziemy jeszcze troszkę podnosić czubek i u mnie obyło się bez zmniejszania dziurek, czyli nie miałam tutaj, bo tutaj się dziurki zmniejsza właśnie w tym takim załamaniu skrzydełek, to jakby tego nie musiałam mieć robionego, bo miałam małe dziurki wyjściowo, tylko został mi założony taki szef wewnętrzny w dziurkach, które jednak obkurcza, więc fajnie, bo potem w sumie nie widziałam, żeby tam komuś jakieś specjalnie blizny zostawały, ale jednak wiecie, to jest zawsze takie miejsce, że no blizna się tam zawsze dłużej goi i w ogóle, a tak to wszystko miałam robione wewnątrz nosa, bo w ogóle właśnie doktor, u którego ja byłam, robi operację nosa metodą zamkniętą. A czym się różni metoda zamknięta od otwartej? Metoda otwarta to jest taka, gdy przecinają tutaj słupek, podciągają skórę do góry i wtedy robią Wam operację, a doktor, u którego ja robiłam operację, no to robi całą operację przez dziurkę po prostu jedną i nie ucina w żadnym miejscu skóry, więc ja żadnych blizn po operacji nie mam. Później po doktorze przychodzi anestezjolog, który też wiadomo cały tam wywiad robi, zadaje tam pytania potrzebne do tego wszystkiego i w ogóle. I później właśnie
właśnie dostałam leki chyba uspokajające, taki głupi jaś. No i już później, z tego tyle co pamiętam, to wsadziły mnie panie pielęgniarki na wózek, zwiozły mnie na dół windą na salę operacyjną. I pamiętam, jak już mnie tak z tego wózka przełożyli na ten stół operacyjny, to dosłownie chyba nie wiem, 3 sekundy i po prostu już spałam. Później już pamiętam, jak właśnie mnie wybudzali z tej narkozy. To pamiętam takie, to powiem wam, że było takie, to było przerażające trochę, bo pamiętam, jak tak czułam, jak po tej intubacji wyciągają rurkę z buzi. I tak pamiętam, jak tam te pielęgniarki chyba, czy anestezjolog, no już nie wiem, to tak mówię, Pani Natalio. Ja po prostu miałam takie, ja nie wiem, ja takie miałam wrażenie, że ja po prostu chyba już normalnie duch opuszcza moje ciało i jestem dead. No ale na szczęście to było tylko wybudzenie z narkozy. Po narkozie to jesteście normalnie wykończeni. Ja pamiętam, że po prostu obudziłam się po tej operacji, wiadomo, że tam wszystkie kroplówki i w ogóle, i pamiętam, że tak po prostu mi się chciało siku, że to po prostu była masakra. A nie miałam po prostu siły wstać. Coś po południu, wydaje mi się, że około 15 się przebudziłam, no i wiadomo, że miałam opatrunek na twarzy po operacji. No i właśnie sama operacja, jakby po samej operacji, jak się obudziłam, no to w ogóle nic mnie nie bolało. I ogólnie operację nosa uważam za bezbolesną. Jest to taki bardziej dyskomfort, jest taki bardziej uczucie takiego odrętwienia, nieprzyjemnego takiego, takie po prostu nieprzyjemne uczucie właśnie odrętwienia, takiego braku czucia, takiego trochę paraliżu jak po znieczuleniu, ale nie jest to ból. Wiem, że dużo osób po operacji na przykład bardzo boli gardło. Ja w sumie jakiegoś bólu gardła nie czułam. Nie, w ogóle sobie nie przypominam, że mnie gardło bolało, więc raczej mi nie bolało. Ja też na szczęście praktycznie nie miałam obrzęku. No a powiem wam, że jeśli chodzi o to, to jest bardzo indywidualna kwestia. Niektóre osoby puchną tak, że mają po prostu oczy jak balony. Normalnie ledwo im gałki oczne widać. Ja praktycznie nie spuchłam. Był chyba taki jeden dzień, to chyba było na drugi dzień, czy na trzeci, gdzie delikatnie spuchły mi oczy, ale powiem wam, że to bardzo szybko minęło. W klinice zostałam, no tak jak wam mówię, przyjechałam rano 24 i tam dopiero 25 rano miałam wypis i w ogóle dopiero 25 mogłam zjeść, także po prostu mówię wam, że ja to normalnie tą noc po tej operacji, to w ogóle pamiętam, że w ogóle całą noc mi było tak gorąco, że ja po prostu myślałam, że się po prostu ugotuję, mnie to normalnie kołdra parzyła. Pierwsza noc była ciężka, do tego jeszcze na takim głodzie, że wiecie, tylko można było usta przepukać, czy tam chyba się, nie wiem, łyka wody napić. Wiadomo, że po narkozie też mogą być wymioty. Ja na szczęście nie miałam wymiotów po narkozie, ale też wiem, że oni dają tam takie leki przeciwwymiotne. A pamiętam, że w ogóle zaraz po operacji, no tak, poszłam do łazienki, jak już mogłam wstać, normalnie, oczywiście wszystko przy nadzorze pielęgniarki, to pamiętam, że jak poszłam do łazienki, no to niestety czułam tak, że coś mi tak zalega w gardle i no niestety było to jeszcze sporo krwi po operacji. Wiem, że to jest ohydne, ale no słuchajcie, no niestety, mówię wam po prostu wszystko, jak to wygląda, żeby ktoś nie był później zdziwiony, że to nie są, wiecie, po prostu cud, nut i orzeszki, no to jest operacja. Nos oczywiście macie zatkany, bo w nosie są setony, więc oddychacie przez buzię, no bardzo, bardzo wysycha ta buzia. No i pamiętam, że na następny dzień rano, jak już mogłam w końcu zjeść to śniadanie, przyniosłam pani bułeczkę i tam z jakimś serkiem i chyba kawę inkę. Słuchajcie, po prostu ja to normalnie, to chyba najlepsze śniadanie, jakie w życiu jadłam, a w ogóle nie czułam smaku, przez to, że ten nos był zatkany, ale po prostu byłam tak wygłodniała, że po prostu chyba wszystko zjadłam normalnie, co by mi tam podali. No i po tej nocy, po śniadaniu już zaczęłam się zbierać powoli do wyjścia, bo już się wiecie, no już jakby ogólnie samopoczucie moje było dobre. Doktor właśnie przyszedł rano, powiedział, że wszystko się udało, że operacja wyszła dobrze, no i dostałam kartę wypisu, jak widzicie, Klinika Ziemnicka, tutaj jest podpis doktora Skupin, tutaj też macie w ogóle stronę doktora, no ja też wam podlinkuję na dole. No i dostałam taką kartę informacyjną, zaraz tutaj wam przeczytam, co mi tutaj doktor napisał. I miałam tutaj rozpoznanie, półurazowe zniekształcenie nosa i przegrody nosa, nos krzywy, garbaty, duży, długi, koniec nosa duży, skrzywienie przegrody nosa, zaburzenie drożności nosa, zaburzenia adaptacyjne, asymetria twarzy, zabieg operacyjny, osteotomia poczwórna nosa, korekta przegrody nosa, zbliżenie skrzydełek nosa, przebieg pooperacyjny niepowikłany. Później właśnie zalecenia po zabiegu, no to przez 3 miesiące przeciwwskazana pozycja leżąca w ciągu dnia, nosy pod głowę, jedna poduszka więcej niż dotychczas, zakaz spania na boku, zalecane spanie na wznak, na podwyższeniu, zakaz samodzielnej ingerencji w opatrunek, usunięcie setonu z przewodów nosowych w 5 dobie po zabiegu i po 7 dniach właśnie po 7 dniach od operacji jest ściągnięcie gipsu. Jak właśnie mówiłam, miałam właśnie te setony. Setony się wyciąga samemu po 5 dniach. Setony, no w zasadzie seton, bo to jest taki długi wacik jakby,
jego dwa po prostu końce są włożone w nos i po prostu później się go tak wyciąga, że wiecie, łapie się za ten środek i one po prostu wychodzą. I ten macik jest taki nasączony, natłuszczony jakimiś mlekami, maściami, które mają za zadanie właśnie ten nos tam w środku nawilżać, przyspieszać to gojenie. Ogólnie wiem, że też każdy lekarz jakieś tam ma inne, bo wiem, że nie każdy ma takie cetony po operacji. U tego lekarza, u którego ja robiłam operację, to akurat jest tak. I przez te 5 dni właśnie, no to najgorzej jest spanie w nocy, bo słuchajcie, to jak w nocy zasycha język i podniebienie, gdy się ma całkowicie zatkany nos, no to słuchajcie, to jest po prostu hardcore totalny. Jak się budziłam w nocy, to ja miałam język po prostu jak z kamienia, taki zasuszony i no to po prostu to aż to było takie, że wiecie, to aż taki był prawie że ból, bo to było bardzo nieprzyjemne. Więc po prostu w nocy to co chwilę się budziłam, dosłownie pewnie co pół godziny i wiecie, musiałam wziąć łyka wody, żeby nawilżyć te usta w środku. No i tak jak właśnie wam mówiłam, spanie oczywiście na podwyższeniu, no ja spałam chyba na 3 poduszkach, spałam też przez ten pierwsze chyba 2 tygodnie, albo nawet nie wiem czy nie dłużej, w takim rogalu jak do podróży i po prostu spałam tak jak w trumnie w tym rogalu. No ale to jest wszystko po to, żeby właśnie ta opuchlizna równo schodziła, żeby nos się jakoś nie przechylał na jedną czy na drugą stronę, bo te przez te wszystkie te pierwsze po prostu tygodnie są bardzo ważne w gojeniu się nosa, żeby napięcie się nic nie poprzestawiało. Bo jeśli chodzi o nos, może się coś poprzestawiać, przez to, że wiecie, te chrząstki, wszystko, kości, to wszystko jest takie delikatne. Przez te pierwsze dni jednak czułam, że no, organizm jest osłabiony, no w zasadzie nic nie mogłam robić, bo się tak słabo czułam. Zresztą no też wiecie, no nie możecie oddychać przez nos, bo macie zatkany nos, więc ciężko cokolwiek zrobić, bo oczywiście zaraz wam się robi słabo, bo nie możecie tak oddychać, tylko wszystko przez buzię i jeszcze to osłabienie. Więc nawet wiecie, umycie włosów pamiętam, o Jezu, włosy umyłam dopiero tam po kilku dniach od operacji, no to też to było takie wiecie, wyzwanie, żeby te włosy umyć, żeby nie zalać tego gipsu. Po 5 dniach wyciągnęłam te cetony, wtedy poczułam, że moje życie się zmieniło, ponieważ w końcu mogłam normalnie oddychać. Powiem wam, że no już od tej pory w zasadzie, no to wiecie, mam taki katar, jak się przeziębi, ale tak normalnie, żebym miała cały rok, to już absolutnie czegoś takiego nie ma. I po tygodniu właśnie pojechałam ściągnąć gips, no i to po prostu, to było wiadomo, takie najbardziej przerażające w tym wszystkim. No tak jak widziałyście na zdjęciach, jeśli chodzi o samą opuchliznę, śniaki, to bardzo tutaj lajtowo było. Jeśli chodzi o samo ściągnięcie gipsu, nie jest zbyt przyjemne, bo gips jest, wiecie, no, przyklejony praktycznie do nosa. I pamiętam w ogóle moment, gdy doktor mi właśnie ściągnął ten gips i mi pokazał się w lustrze. Słuchajcie, jak ja się zobaczyłam, to mi się po prostu słabo zrobiło. Normalnie zrobiło mi się czarno przed oczami. Ja jakby, wiecie, zdawałam sobie z tego sprawę, ale na to po prostu to są takie, wiecie, sytuacje, że nawet jak wiecie wszystko, możecie mieć plan rozpisany, ale na to się nie da, nie jesteście w stanie przygotować. Przez pierwszy tydzień, gdy mamy nos w gipsie, to ten gips trzyma nam ten nos w ryzach i hamuje opuchliznę, żeby ta opuchlizna po prostu nie rozwaliła tego nosa. Dlatego właśnie też często bardzo puchną oczy, właśnie tutaj policzki, ta okolica po prostu, bo ta opuchlizna gdzieś musi pójść. Gdy lekarz ściąga nam ten gips, no to ta opuchlizna zaczyna niestety na tym nosie wychodzić. I słuchajcie, wtedy ten nos zaczyna tak puchnąć, że po prostu między czołem a czubkiem, to ja mam wrażenie, że po prostu miałam tak, jak wiecie, miałam po prostu płaskie i tu po prostu była opuchlizna. Jakby się po prostu ze ścianą zderzyła. Nos w ogóle jest, wiecie, mega zadarty. Jest po prostu, no, wygląda się, no, śmiesznie, po prostu, tylko wiecie, no, wtedy to mi do śmiechu nie było, więc byłam w takim lekkim szoku, no i właśnie doktor mówi, że no tam 3 dni, no to zajmuje, zanim tam mózg, wiecie, sobie poprzestawia wszystko i się przyzwyczai do tego wyglądu, no bo to jest mega szok po prostu, bo to wiecie, dojrzewa wam się, nos zmienia, to zmieniają wam się całe proporcje na twarzy. Bo to nie jest tak, że wiecie, nos się zmieni i to reszta jest taka sama. Nie, to się całkowicie wszystko zmienia, bo oczy od razu mają inny rozmiar, wiecie, bo wcześniej, jak ja patrzyłam w swoją twarz, największy był nos. A nagle nos się zrobił mały i w ogóle wyglądał, jakby był jakiś spłaszczony i zadarty, oczy po prostu wielkie nagle, po prostu wszystko jakieś pozmieniane, poprzestawiane. No i nos był oczywiście bardzo spuchnięty. No zrobię piksel. Więc nos był bardzo spuchnięty, mega się po prostu dziwnie czułam, po prostu, no był taki, wiecie, jak go dotykałam, to był po prostu jakiś całkowicie odrętwiały, dziwny. No i po prostu ja byłam w szoku, sobie myślę, Boże, nie wiem, po prostu co mam myśleć, czy lepiej, czy gorzej, po prostu, I don't know. Przez pierwsze, no chyba przez pierwszy miesiąc, albo nawet i dłużej, po prostu nałożenie podkładu na nos to była masakra, bo w ogóle się podkład z nosa odklejał, w ogóle się nic nie trzymało, rolowała, w ogóle skóra na nosie mi się cała rolowała, złaziła. Jeśli chodzi o skórę, to naprawdę, jeśli ktoś się decyduje na operację nosa, to się musi przygotować na to, że skóra po operacji nosa dostaje w kość i ta regeneracja później trochę potrwa, więc też sobie warto od razu zainwestować w dobre
kosmetyki do pielęgnacji, bo ja powiem Wam, że po operacji nosa to się tak wkręciłam w pielęgnację twarzy, bo no właśnie przez to, że pojawiły mi się te problemy i to przetłuszczanie i te wągry i to wszystko. No i nos w ogóle się zrasta przez 6 tygodni. Tak ogólnie się zrastają wszystkie złamania na naszym ciele, jeśli się złamiemy, no ale taki pierwszy efekt po operacji możemy ocenić tam po około 3 miesiącach. Właśnie tak jak Wam mówiłam, myślałam, że ten odcinek już nagram po 3 miesiącach, ale po 3 miesiącach właśnie przyszło lato. To co zauważyłam właśnie w lecie, i gdy właśnie ta temperatura jest wyższa, jest o wiele cieplej, no to zaczął mi bardzo nos spuchnąć na końcówce. Tutaj z kości dość szybko ta opuchlizna schodzi, dlatego też się wstrzymywałam z tym filmikiem. Później właśnie stwierdziłam, że jednak też dobrze, żebym już była na tej konsultacji, żeby doktor sprawdził, czy na pewno się wszystko dobrze zrosło. No i oczywiście na nos bardzo trzeba uważać, żeby nikt nas w ten nos nie uderzył, żebyśmy się same w ten nos nie uderzyły, żeby nam, nie wiem, pies nie skoczył na głowę, czy kot. Wiecie, tak jak ja mam zwierzaki, to przez te pierwsze 2 tygodnie to w zasadzie spałam sama, no bo bałam się, że wiecie, że no nawet niechcący któreś mi skoczy na twarz. Nawet się bałam po prostu z moim chłopakiem spać, żeby on jakoś, wiecie, w nocy nie walnął niechcący. Więc trzeba na to wszystko oczywiście uważać. Jestem rok po operacji i powiem Wam, że ja dalej bardzo uważam na ten nos, bo wiecie, no nawet gdybym go złamała przez to, że ten nos jest już po operacji, to oczywiście on jest delikatniejszy. Jest bardziej narażony na urazy, więc oczywiście dalej muszę na niego uważać. No i tak jak widzicie, no nos wygląda teraz tak, jak wygląda. Z jednego profilu, z drugiego. No i właśnie, jak widzicie, ja teraz patrzę na swoją twarz w podglądzie, bo oczywiście nie mam lusterka. No, ale tak jak właśnie też miałam w rozpoznaniu doktora, ja mam twarz asymetryczną, więc też doktor mi właśnie powiedział, że no, u mnie efekt takiego nosa idealnie prostego może być niemożliwy do osiągnięcia. Może po drugiej operacji dałoby się to bardziej naprostować, ale no, słuchajcie, mi to już na tym na pewno nie zależy, żeby tak, wiecie, z linijką mieć nos naprostowany. Dla mnie w ogóle, no zresztą w ogóle nawet o tym nie powiedziałam, dla mnie po prostu efekt po operacji przeszedł moje w ogóle oczekiwania, bo ja myślałam, że nawet się nie da zrobić takiego małego noska. Myślałam, że w ogóle wyjdzie większy ten nos, że tylko mi doktor ten garb spiłuje i tam w zasadzie, wiecie, że będzie taka kosmetyczna zmiana. Nosek wyszedł bardzo mały, no ale wydaje mi się, że taki, wiecie, mały w granicach rozsądku, nie po prostu taki, że wiecie, gdzie jest twój nos. Jak Wam mówiłam, doktor, do którego ja się wybrałam, to jakiś wcale jakiś bardzo małych nosów, to nie był znany, tylko raczej właśnie był znany z nosów takich bardzo, że są takie, że wręcz niektórzy twierdzą, że on to takie małe zmiany robi, a dla mnie po prostu jest zmiana ogromna. I powiem Wam, że nawet przed operacją, pamiętam, robiłam sobie takie wizualizacje z profilu, gdy sobie właśnie ten, wiecie, garb sobie tam redukowałam, no bo tak chciałam zobaczyć po prostu, no jak, czego się mogę spodziewać. O ile właśnie tam, wiecie, no z profilu to sobie tam można porobić te wizualizacje, to po prostu z przodu, to jak moja twarz się zmieniła, jak ja po prostu patrzę na stare filmiki, no zresztą włączcie sobie filmiki moje stare, a włączcie sobie filmiki z teraz, no to po prostu ta twarz wygląda całkowicie inaczej z przodu. Ja z samego efektu operacji jestem bardzo zadowolona. Nie mam idealnego nosa po operacji, bo powiem Wam, że nawet o tak z tej strony widać, troszkę mam jakby takiego mini garbka z tej strony, tylko właśnie już jak mam na tej konsultacji doktora, właśnie rozmawialiśmy o tym, no to on właśnie mówił, że tu wypada grzbiet mojego nosa, że przez to tutaj ta kość jest taka bardziej wystająca, ale no powiem Wam, że to już w ogóle mi nie przeszkadza. Wydaje mi się, że nos wyszedł, jak na nos po operacji wyszedł naturalny. Wydaje mi się, że mi pasuje i czuję się z nim po prostu o wiele lepiej. To, co ja Wam mogę powiedzieć, jeśli myślicie nad operacją, jeśli o tym marzycie i wiecie, chcecie zrobić tą operację, no i macie też możliwości finansowe, bo oczywiście wiecie, sama operacja to jest bardzo duży koszt. No, sama operacja to jest paręnaście tysięcy złotych. Badania na operację też to jest koszt paruset złotych. Ja na przykład tak, gdy dojeżdżałam do Poznania, no to oczywiście jeszcze koszty paliwa, wynajęcie hotelu na noc. To wiadomo, to są wszystko koszty, więc oczywiście trzeba się z tym liczyć. Konsultacja, tak samo konsultacja, bo trwa 200 zł, więc to są wszystko duże koszty, ale no jeśli macie możliwość i chcecie sobie zrobić tę operację, po prostu wiecie, czujecie, że chcecie to zrobić, chcecie ponieść to ryzyko, to na pewno nie ma moim zdaniem co z tym zwlekać, nie wiadomo ile. Bo tak jak mówię, życie mamy jedno, tak samo jak z operacją biustu, no biust nam nie urośnie, no niestety, no nie wyćwiczymy tego. Tak samo jest z nosem, nie zmienimy tego, nie pójdziemy na siłownię, sobie nosa nie wyćwiczymy na siłowni. Więc są takie rzeczy, gdzie ta chirurgia plastyczna właśnie nam może pomóc i poprawić nasze i samopoczucie, bo ja po prostu odkąd tą operację zrobiłam, to powiem Wam, że czuję się rewelacyjnie, naprawdę. Ja ogólnie przed operacją już się sobie podobałam, bo byłam zadowolona z tego, jak wyglądam, wiecie, dbałam o siebie, bo nie oszukujmy się, wygląd jest dla mnie ważny, jest moim narzędziem pracy. Zresztą no, nie uważam, żeby to było coś takiego, wiecie, pustego, żeby powiedzieć, że wygląd zewnętrzny jest dla nas ważny, ponieważ no jest w ogóle w dzisiejszych czasach, no jest to ważne, jak wyglądamy, jak się prezentujemy, nasz wygląd często jest naszą wizytówką. Ja też mam taką pracę, że pozuję do zdjęć, prezentuję na sobie makijaże, czy na jakieś stylizacje i tak dalej. To też było dla mnie takie ograniczające, że wiecie, no nie mogę
po prostu nie chcę pozować profilem, bo tylko myślę wtedy o tym nosie. A teraz nawet jak dodałam zdjęcie na Instagrama z profilu, to po prostu wiecie, to dla mnie to było takie normalnie wydarzenie, Boże, w końcu mogę dać takie zdjęcie i po prostu patrzę i podoba mi się to, co widzę, nie myślę tylko już o tym nosie, tylko wiecie, no myślę dalej o nosie, tylko już myślę o tym, jak mi się podoba. Dla mnie to jest ogromna zmiana, ja się po prostu czuję milion razy lepiej, czuję się jeszcze pewniejsza siebie niż wcześniej. To, jaką mogę Wam dać radę, no to jeśli jesteście osobami, no, które mają dużo kompleksów i jesteście po prostu nie akceptujecie w ogóle swojego wyglądu, to nie powinniście decydować wtedy na przykład na operację nosa, ponieważ operacja często może wtedy nie spełnić Waszych wymagań, bo tak jak Wam mówię, na wygląd nosa po operacji nie możecie się przygotować, ciężko jest to, wiecie, przewidzieć, lekarz Wam też nie powie, taki nos Ci zrobię. Często wiem, że pacjentki mają bardzo nierealistyczne oczekiwania, jeśli chodzi o operację. Właśnie tak jak Wam mówiłam, myślą, że mogą sobie zrobić nos jak jakaś celebrytka, a to nie jest możliwe. Wszystko jest zależne od tego, jaki macie nos wyjściowo, bo tak jak Wam mówiłam, no ja przed operacją lubiłam swój wygląd, ja się sobie podobałam, tak naprawdę tylko to, co mi się nie podobało, to właśnie był nos. Także mi się tak nie podobało, że wiecie, po prostu chciałam to bardzo, bardzo zmienić. A teraz też nie mam tak, że o dobra, zrobiłam nos, no to zaraz chcę już od razu zrobić biust, zaraz chcę zrobić, nie wiem, BBL i 10 innych operacji. Tylko właśnie po tej operacji nosa już po prostu bardzo mi się, wiecie, już po prostu wszystko mi się o wiele bardziej spodobało. Już wiadomo, oczywiście z medycyny estetycznej dalej korzystałam, będę, ale to już są takie, wiecie, bardziej kosmetyczne zmiany. No wiem właśnie, że dużo osób właśnie po operacji nosa jest niezadowolonych, bo ten efekt nie był taki, jak sobie w głowie wyobraziły, a tak jak mówię, ten efekt no nie zawsze jest taki, jak sobie wyobrażamy i po prostu nawet lepiej sobie tak naprawdę nie wyobrażać tego, tylko po prostu się nastawić, ja już tak jak Wam mówiłam, miałam takie podejście, że już gorzej być nie może. Wydaje mi się, że już powiedziałam wszystko. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to tak jak Wam mówiłam, na Instagramie wstawię okienko i możecie też pytania po prostu zadawać tutaj w komentarzach i dotyczące operacji i w ogóle wszystkiego związanego z tym tematem i dotyczące medycyny estetycznej, bo też możemy sobie po prostu takie Q&A zrobić, żeby te dwa tematy po prostu, no bo to też wiecie, możecie pytać właśnie i o ten faz w nosie, i o usta, o botox, wszystko. Ja właśnie nie będę pytać, czy Wam się nos po operacji podoba. Akurat dużo komplementów już od Was dostałam, więc bardzo mi miło. Jeśli komuś się nie podoba, jeśli ktoś uważa, że lepiej wyglądałam przed operacją, oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, ale ja nie potrzebuję takiej opinii po prostu, bo ja już i tak jestem po operacji, i tak już nie wrócę do tego, co było, zresztą nie miałam nawet takiego zamiaru, gdy była taka możliwość. No a nie potrzebuję takich komentarzy, bo jeśli ktoś komuś się podobają nosy garbate, krzywe, przez które się nie da oddychać, no to może trzeba się zapytać jakiegoś lekarza, może Wam przeszczepi trochę kości, albo Wam dorobi garba. Jak Wam się takie nosy podobają, proszę bardzo, ja dziękuję. Już miałam taki nos, wiem jak to życie wygląda z takim nosem i po prostu dziękuję bardzo. Także ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie komentarz. A ja czekam na Wasze pytanka, bo myślę, że możemy sobie zrobić takie fajne Q&A, bo jest tutaj też dużo różnych tematów takich pobocznych, które myślę, że mogą Was nie zainteresować, więc widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, do zobaczenia. Pa!